Siemaneczko, z tej strony Kimo, a to kolejny odcinek z Pogadanek, więc tak, to jest już kolejny odcinek z Pogadanek nagrywany już na lepszym komputerze, również też wyciszyłem, można powiedzieć, bo mam nowy zasilacz też, dzięki czemu trochę jest komputer cichszy. Mam nadzieję, że to nie będzie w ogóle przeszkadzać, bo trochę jednak jest, ale to już raczej wentylator od karty graficznej albo od procesora, przynajmniej mam takie podejrzenia. Ogólnie myślę, że będzie nam się o wiele lepiej grało, mam 200 coś FPS-ów, mam ustawienia w sumie maksymalne, graficzne przynajmniej, no standardowe, nic w sumie nie zmieniałem, więc jest mega fajnie, tylko nie wiem czy view model mi się, nie wiem, mam dobry view model. Jest wszystko ogólnie git. Jeszcze Lodomir, bo kurde, pisałeś mi, czy byś mógł mi wysłać tego huda, no to pewnie wyślij mi tego huda, ja piszę po prostu czasem rzeczy głupie, wyślij mi po prostu tego huda, wiem, że przynajmniej mam taką nadzieję, że teraz oglądasz to i kurde, trafił mnie, nie mam pojęcia jak i dlaczego ten demoman, wyślij mi po prostu tego huda i będę go mieć, bo ja brałem tego huda po prostu na szybko, dlatego, że nie miałem żadnego, a to było w sumie świeżo po tym, jak tego kompa odpaliłem, zainstalowałem tylko TF-a i nagrywałem pogadanki w sumie. Przepraszam was, będę tak trochę kaszleć, ponieważ w sumie jestem jeszcze trochę chory. Niestety byłem chory tak jakoś od środy. Także no, ja to nagrywam jeszcze w sobotę, także jestem chory i nie mam pojęcia w ogóle co to jest za mapa, bardzo mało ją gram, albo w ogóle jeszcze jej nie grałem i zdechnę, to jest pewne. Kurde. Dobra. No to ogólnie fajne. Jeszcze w ogóle ma dopisałeś mi coś. A głupie. O, zadźgałem go. A już myślałem, że zdechnę. Medyk. No to medyk mi pomógł. Mam bardzo dużo HP. Ja ogólnie każdy odcinek tak naprawdę pogadanek robię bez rozgrzewki, bez niczego, tak po prostu na spontana, można powiedzieć. Co to po prawej stronie to jest, ile mam zabójstw, czy dominację, czy co? Nie mam pojęcia. Chyba to jest killstreak. Mi się zdaje. To jest nasz potisek. Ja po prostu nie ogarniam też tego huda, także Lodomir wyślij mi. Mam nadzieję, że wtedy będzie trochę lepiej. Przyjmujemy w ogóle punkt, który jest no, głupi. To był spy, to był spy, to jest spy, to jest spy. Nie, co? Ten był... To jest spy. Nie, to jest... No, ja. Wytyfy, ile tutaj jest typów? Mam jeszcze nadzieję, że mikrofon nie jest ani za głośno, ani za cicho. Ogólnie staram się mówić w miarę głośno, ale trochę katar mi przeszkadza, też kaszel, dlatego może być nie najlepiej. Przed chwilą tu byliśmy i przejmowaliśmy ten punkt, albo mi się zdaje, i to po prostu był inny trochę punkt. Nie wiem, ja kurde głupi jestem jakiś. Fakt, żebym się nie spalił tylko. Ej, ale to jest bez sensu to. Dobra, pyk. I rozwaliłem centry i tego typu. Okej. Okay. Okej. Okay. Tak, to nalisza killa. Mamy 3. Kurde, muszę... O! Okej. Okay. Mi dopasuje. Wygraliśmy. Ostatni odcinek miał chyba około 6 minut, coś mi się tak wydaje. Dlatego dzisiaj może dotrwamy do tych 10, chociaż wątpię, bo też może być za długo. Właśnie coś mówiłem wcześniej, ja przepraszam was, ja się gubię, ja mówiłem, że w poprzednich pogadankach, że tak jest. Zacząłem mówić o Mado, bo Mado mi pisał, że chce zacząć nagrywać coś ze mną. No to pisałem do ciebie, Mado, że no, kiedy chcesz. Nagrywamy kiedy chcesz, po prostu to od ciebie zależy, musisz mi napisać, dawaj Kimo nagrywam, no to ja lecę, tak? A nie, że piszesz mi, że kiedy nagrywamy, ja ci odpisuję, że kiedy chcesz, po czym ty nic już nie piszesz więcej. Nie wiem jak to z tobą jest, w sumie Rexis miał podobnie, bo pisał do mnie,
żebyśmy nagrali i pytał się, kiedy możemy, bo on jest do 16, i ja piszę, że kiedy on chce, i potem on już poszedł sobie, bo gdzieś jechał. No to kozak. Ja przynajmniej uważam, że jeżeli chce się ze mną nagrywać, to nie na tym polega, że się mnie spytacie kiedy, ja odpowiadam kiedy chcesz, a ty nagle, że stwierdzasz sobie, że nie. To było przykre. Ja się w ogóle gubię w tej mapie kompletnie inny. What the fuck, jakie to jest niskie. Jezus Maria, ja zapomniałem, że teraz my czerwoni. Przed chwilą byliśmy niebiescy i teraz tak nagle. Okej, legitne. Mamy snajpera tu, który nie wiadomo czemu wiedział, że jestem spajem i od razu mi dał heada. Czy ja byłem przebrany? Byłem chyba za pyro przebrany. Ale okej. Czemu? To było dziwne z jego strony. Ale on ma... O, spaj ładnie, tylko że potem zdechł. Trzeba też jeszcze pozabijać kogoś, bo... My się w sumie tutaj bawimy. Za bardzo się skupiam na gadaniu. Skąd ten snajper strzelał? No, no tak. Ale co mi z tego, jeżeli kurde strzelę takim typom headshota i tak mnie zaraz zabiją, bo... Po prostu, kurde, mają takie postacie, że zabieram im maksymalnie z połowę życia headshotem, a potem sobie mogą mnie one-shotować. Śmieszne to jest. Przez ten ambasador jest taki słaby już teraz. Dostał headshota ze 100. I no, Blackbox, jeszcze go kurde wyleczy, no po prostu świetne to są postacie. Spy po prostu z tym ambasadorem nie ma życia, tak właśnie, bo tak jeszcze pokazuje mi uwiadomienie. O, Jekarat jeszcze Rocket Jumper, spoko. Weźmy sobie może mojego Letrangera, może nim trochę lepiej pójdzie, bo Tranger jest w sumie chyba teraz mocniejszy nawet. Moim zdaniem w ogóle chyba to jest aktualnie najlepszy pistolet do szpiega, ewentualnie jeszcze grzechotnik. Letranger jest mega dobry z Deadringerem, bo jak strzelasz w kogoś, to ci jeszcze ładuje. Można i tak. Ogólnie mieliśmy też z Rexisem... Kurde! Dobra. Okej, to jest nasz. Okej. Kurde, ale niczym nie trafiam. Może jest dobry nóż, ale nie trafiam nim. No i ostatnim punktem przyjmują. No i przyjmują. Dobra, ja sądzę, że to będzie koniec tych pogadanek. Może też trochę krótkie, może nie mam pojęcia. Niestety nie mam licznika. Może się kiedyś jeszcze przygotuję w następnych, chociażby, że po prostu będę mieć licznik, żeby robić te 10 minut. Także to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i na razie. Cześć!